Szanowni Państwo, Urząd Miejski w Kole rozpoczął realizację projektu pod nazwą Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. W dniu 29 grudnia podpisaliśmy umowę z wykonawcą projektu, z Pomorską Grupą Konsultingową, która dla nas zrealizuje ten projekt w ciągu najbliższego pół roku. Szanowni Państwo, podstawowym zadaniem, które zostanie zrealizowane, będzie opracowanie dokumentu o nazwie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszego miasta. Jest to dokument strategiczny, w którym zostaną zidentyfikowane cele inwestycyjne, które przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Wiemy, Polska jako kraj członkowski mamy zobowiązania, które zostały unormowane tak zwanym pakietem klimatycznym. Jesteśmy zobowiązani do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W związku z powyższym Gmina Miejska Koło przystąpiła do opracowania takiej dokumentacji. Dokumentacja ta przysłuży nam do wnioskowania. Stworzy realne szanse na wnioskowanie o środki zewnętrzne na inwestycje miejskie, które przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jak również pozwoli na zinwentaryzowanie źródeł emisji na terenie naszego miasta. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o finansowanie, źródłem finansowania są tutaj środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ilości 85% kosztów kwalifikowanych. Niemniej jednak istotnym elementem tego opracowania jest zebranie danych. I tutaj niestety wymaga to zaangażowania nie tylko pracowników Urzędu Miejskiego, nie tylko przedstawicieli jednostek organizacyjnych naszej gminy, nie tylko dystrybutorów ciepła na terenie miasta, również wymaga to zaangażowania zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, zwłaszcza przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, jak również mieszkańców miasta Koła, a zwłaszcza mieszkańców, którzy zamieszkują domy jednorodzinne. Szanowni Państwo, czym jest generalnie gospodarka niskoemisyjna? W takim ogólnym rozumieniu jest to ogół działań, które przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu i rozwoju gospodarczego. Jest to w dzisiejszych czasach niezwykle trudne, niemniej jednak jest to konieczne z punktu widzenia ochrony naszego klimatu. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Burmistrza Miasta Koła zwracam się z prośbą o czynny udział w realizacji tego projektu. Jeszcze w miesiącu styczniu zostaną wystosowane ankiety. One będą doręczane przez naszego wykonawcę, przez naszych pracowników, jak również będą wisiały na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kole. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tej ankietyzacji. Zebranie tych danych pozwoli nam na rzetelne stworzenie bazy inwentaryzacji tych emisji, tych gazów cieplarnianych, która z kolei będzie stanowiła wartość bazową do rzetelnego określenia potrzeb inwestycyjnych naszego miasta. Z tej strony chciałbym również w imieniu Pana Burmistrza zaprosić Państwa na dzień 21 stycznia na godzinę 16 do sali sesyjnej naszego ratusza. Odbędzie się spotkanie informacyjne dla interesariuszy tego projektu, na którym zostaną szczegółowo przedstawione założenia projektu i zostanie przekazana informacja na temat gospodarki niskoemisyjnej i planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest opracowywany w ramach tego projektu.